Mam wrażenie, że w tej i poprzedniej generacji konsol za mało mówimy o dźwięku w przypadku gier. Owszem, zdarzają się tytuły, gdzie jest bardzo mocne nastawienie i nacisk na to, żeby ten dźwięk był jak najbardziej uwypuklony w celu budowania atmosfery, czy po prostu budowania klimatu, czy też zapewnienia świetnego soundtracku, jak na przykład w przypadku Hotline Miami, gdzie muzyka jednak grała kluczową rolę. Ale kiedy chodzi o budowanie sceny, kiedy chodzi o budowanie napięcia, to właśnie muzyka i dźwięki tworzą to wszystko. I dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj pokażę Wam pada, dzięki któremu te doświadczenia na Xboxie i PC-cie na pewno Wam się poprawią. Zapraszam do materiału. Dolby Atmos to technologia, która jest z nami już jakiś czas. Na Xboxie lista gier nie jest zbyt imponująca, ale ciągle się powiększa. Są tam m.in. Assassin's Creed Origins, Gearsy 4, Gearsy 5. Zwłaszcza w Gearsach 5 muszę przyznać, że robi to niesamowite wrażenie. Zwłaszcza w połączeniu z tą oprawą graficzną, która jest cud mi od orzeszki. Ale do rzeczy. Nie każdy z nas ma miejsce, czy też środki na to, żeby kupować zestaw audio z Atmosem. Tym bardziej, że dobry zestaw z Atmosem kosztuje. Ja sam kupiłem soundbar, który jest okej, ale jest duży, jest ciężki, zajmuje masę miejsca i to też nie każdy ma warunki do tego. I co tu zrobić? No cóż, no rozwiązania są w zasadzie takie, że możecie albo grać na czymś mniejszym, w sensie albo głośniki telewizora na przykład, albo jakiś mniejszy subwooferek i soundbar, albo właśnie słuchawki z Atmosem. I teraz pewnie się zastanawiacie, no dobra, no ale to Atmos to brzmi bardzo fancy i to trzeba pewnie mieć jakieś wypasione słuchawki. No otóż nie, to znaczy wiadomo, im lepsze słuchawki, tym lepiej. Aczkolwiek w przypadku Xboxa to jest i tak wszystko cyfrowo. To jest próba naśladowania tego, jak byłoby to, jeśli mielibyście zestaw głośników, który daje taki dźwięk. Więc słuchawki nigdy nie będą tak dobre jak taki soundbar, jak ten dźwięk przestrzenny, ale będą przynajmniej dawały tego namiastkę. I tak faktycznie jest. Dolby Atmos na Xboxie możecie wypróbować bodajże przez tydzień albo wykupić licencję dożywotnią za 80 zł. I 80 zł to teoretycznie nie jest dużo, bo biorąc pod uwagę, że licencja transferuje się, jest przypisana do waszego konta. Więc jeśli odpalicie sobie peceta z Windowsem, to od razu macie tego Atmosa do wykorzystania. Jeśli odpalacie Xbox One X, też macie, odpalacie Series X, macie i tak dalej, i tak dalej. Ja sam byłem bardzo długo niezdecydowany, czy chcę to kupić, bo gram głównie na soundbarze, czasem coraz częściej, co prawda, gram jednak na headsetcie, gdzie gram ze znajomymi i ten soundbar jest wyłączony. Więc zacząłem sam rozważać taką licencję, ale no wiecie, no kupować kota w worku tak średnio. Dlatego tutaj z dużą pomocą przyszedł mi ten Nacon, którego dostałem do testów od przystani gracza. Nacon Pro Compact. Jest to kontroler, który jest 15% mniejszy od takiego zwykłego kontrolera Xboxowego, żeby bardziej dopasował się do wszystkich rąk. Taka była idea właśnie za tym kontrolerem, ale nie tylko, bo tutaj było jednak nastawienie na to, to Pro w nazwie nie wzięło się przypadkiem, nie. Za pomocą aplikacji, zarówno na PC-cie, jak na Xboxie, możemy regulować siłę nacisku na nasze spusty. Czułość drążków analogowych również możemy regulować w ten sposób, przez aplikację. Możemy przepisywać przyciski funkcjonalne. Tutaj mamy to wszystko w aplikacji ładnie wymienione, możemy w bardzo łatwy sposób to zamienić, nawet jeśli są aktualizacje do tego pada. Jedyne, co mi przeszkadzało, zdecydowanie mi przeszkadzało, to rozmieszczenie przycisków. To jest tak nienaturalne po przesiadce z pada do Xboxa, że głowa mała. Naprawdę. To może teraz tak się tylko wydawać. Najbardziej naturalny jest przycisk Share, bo on faktycznie jest w tym samym miejscu, co na padzie do Xboxa. Natomiast te dwa potworki, no nie. To akurat mi się bardzo nie podoba, że są w tym miejscu. Pad występuje też w kolorze czarnym jeszcze, także spokojnie. Jeśli nie chcecie mieć białego, to jest jeszcze czarny. Więc tak jak wspominałem, możecie dowolnie przepisywać sobie te przyciski. Możecie regulować to, jak dużą siłę nacisku musicie wywrzeć na spuście, żeby zareagował. Możecie regulować gałki analogowe i, no i co najważniejsze, możecie też wpiąć zestaw słuchawkowy tutaj, a pad ma licencję Dolby Atmos. Więc w momencie, kiedy go podłączycie do konsoli, konsola i program od razu wykryją, że ta licencja znajduje się na kontrolerze.
przez co, a wraz w zasadzie dzięki czemu, będziecie mogli wejść w ustawienia konsoli, tam zmienić na Dolby Atmos for Headphones, później wejść w aplikację Atmos, tam to włączyć, upewnić się, że wszystko gra i cieszyć się tym dźwiękiem przestrzennym w grach. Mam nadzieję, że tytułów będzie przybywało, jednak wracając do samego pada. Teraz już o Atmosie wydaje mi się, że powiedziałem wystarczająco dużo, więc może przejdźmy do tego, jak się sprawdzał ten pad i jak mi się na nim grało. No bo jak widzicie, ciężko jest zawsze prezentować rzeczy, które są na kablu, a ten ma długi kabel, bo 3-metrowy, co oczywiście się mega sprawdza, chociaż ja musiałem się trochę przysunąć, żeby na nim grać, to oczywiście pad, który jest na kablu, gwarantuje zerowy input lag, tutaj macie czas reakcji błyskawiczny, dlatego ponownie wracam do tego, że to Pro w nazwie nie wzięło się przypadkiem, kompakt zresztą też, to o tym już mówiłem, ale no nie wiem, trudno jest się przesiąść jednak z kabli, z padów, które są bezprzewodowe. To jednak jest pewnego rodzaju dyskomfort. Ja wiem, że to wynika z licencji Microsoftu, który z tego, co kojarzę i raczej się nie mylę, nie udostępnia licencji dla padów bezprzewodowych inne niż swoje. O, na tej zasadzie. Czyli jeśli pad jest na licencji Microsoftu, to musi być przewodowy. Więc pomijając już kwestię kabla, bo załóżmy, że macie jednak trochę bliżej do telewizora niż ja, to gra się na nim bardzo, bardzo wygodnie. Tutaj praktycznie nie odczułem żadnych większych różnic w korzystaniu względem oryginalnego pada do Xboxa. Byłem bardzo ciekawy, czy faktycznie ta aplikacja, która jest do niego, która pozwala właśnie regulować tę wymaganą siłę nacisku, czy to faktycznie działa. I okazuje się, że tak. Ku mojemu zaskoczeniu tak. Pamiętam, że odpaliłem Fallouta 76, bo w niego gram dużo ostatnio. I no, jako że jest to shooter, to pobawiłem się ustawieniami. W aplikacji ustawiłem najpierw ustawienia tych spustów na wyścigowe bodajże, a później zmieniłem na FPS. I różnica była zauważalna. To nie jest jakaś super duża różnica, taka na zasadzie, że musicie tak nacisnąć, żeby wystrzelić w jednym ustawieniu, w jednej konfiguracji, a w drugiej wystarczy tylko tak delikatnie. Nie, nie, to nie jest aż tak, aczkolwiek to naprawdę robi robotę, bo faktycznie czujecie od razu to przełożenie na reakcję w grze. Więc myślałem, że to trochę pic na wodę, ale jednak nie. Jednak naprawdę to działa. Tutaj nie ma mowy oczywiście o żadnej różnicy, tak jak niektóre pady mają fizyczną regulację, że po prostu przełączacie sobie taką małą wajchę i wtedy macie mniejszy zakres nacisku tego spustu. Nie, nie, to tak tutaj nie działa. Tutaj jest to zrobione wszystko cyfrowo. I to działa. I to naprawdę działa. Jeśli chodzi o analogi, sytuacja jest taka sama. Przycisków nie przepisywałem, bo nigdy tego nie robię, jeśli chodzi o przyciski. Także tutaj jestem pewien, że to działa, tylko nie znalazłem zastosowania dlatego tego nie robiłem. Jeśli chodzi o samo audio, no to faktycznie, ja w przypadku akurat tego używałem słuchawek, które Wam pokazywałem, Lucid Sound. One były na jednym z Nienawidzę Poniedziałków i one się sprawdzają bardzo, bardzo dobrze. Tylko że właśnie ja jednak korzystam z headsetów Astro zazwyczaj i mam jeden Astro na donglu bluetoothowym. Więc tutaj ta licencja jednak mi się przyda oddzielnie na to. Ale jeśli macie headset, jeśli macie słuchawki, które są na jacka, to myślę, że możecie dać takiemu padzikowi szansę. Miejcie na uwadze, że pad nie jest tani. On kosztuje 319 zł bodajże, więc tak jakby odliczając nawet tę licencję, która jest za Atmosa, te 80 zł, to i tak wychodzi dosyć drogo mimo wszystko. Więc tutaj jest tak naprawdę pytanie do Was, czy szukacie pada, który będzie faktycznie miał ten zerowy czas reakcji, zerowy input lag, a będzie miał Atmosa, jako dodatek tak naprawdę. Moim zdaniem to nie jest funkcja, która sprzedaje tego pada, tylko jest dodatkiem do niego, bo to faktycznie pad powinien się obronić przede wszystkim swoją konstrukcją, swoją ergonomią i swoją niezawodnością. I tutaj co do ergonomii, faktycznie on leży bardzo wygodnie. A jeśli chodzi o rozmieszczenie przycisków, idzie się przyzwyczaić, chociaż ja miałem z tym problem, zwłaszcza że dłonie dosyć naturalnie układają się jednak, jak widzicie, do tego, żeby tego pada tak trzymać. Jeśli chodzi o zawodność, tutaj no, nie miałem żadnych z nim problemów, a mam go już jakiś czas, także z miesiąc spokojnie chyba. Myślę, że pokazywałem Wam go z miesiąc temu. Więc podsumowując,
To jest drogi pad, tak jak już powiedziałem. 319 zł uważam, że to dosyć dużo jak na takiego pada, ale myślę, że jest też dedykowany nie każdemu po prostu. I tutaj myślę, że doskonale zarysowałem, dla kogo jest. Czyli dla osoby, która niekoniecznie jest zadowolona z wymiarów i rozmiarów tego normalnego pada do Xboxa. Dla kogoś, kto chciałby jednak mieć jak najlepszy czas reakcji. I dla kogoś, kto przy okazji chciałby mieć świetne warunki dźwiękowe, chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy to nawet po polsku jest. Ale wiecie, o co mi chodzi. Atmos jest dodatkiem do tego wszystkiego i moim zdaniem pad się broni sam w sobie i ma bardzo fajny dodatek w postaci Atmosa. I tak w zasadzie mogłaby wyglądać cała ta recenzja, ale oczywiście musiałem się rozgadać i przy okazji wam trochę opowiedzieć o swoich wrażeniach skorzystania z tego pada, bo myślę, że wtedy jest to jednak pełniejszy obraz, jak on działa i jak się na nim gra. Słuchajcie, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Padzik jest naprawdę ok, tylko trochę drogi. O. Chciałem podziękować Defomirowi, Galahadowi i Art Diverowi, trochę nie w tej kolejności, za bycie wspornikami na poziomie Platinum i Gold. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym kanał i tym z YouTube'a i tym z Patronite'a, bo niedawno odpaliłem Patronite, bo w sumie pytaliście o to. Więc tak, jest opcja, żeby też wspierać przez Patronite. Jaka jest różnica? No, w zasadzie taka, że Patronite nie zabiera 30% z waszych pieniędzy, tak jak robi to YouTube. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, że jesteście tutaj wszyscy, że oglądacie te odcinki i zostawiacie komentarze, czasem krytyczne, czasem miłe. Te krytyczne w sumie lubię nawet bardziej, bo zawsze jest okazja się poprawić i zrobić coś lepiej. Ale dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już dzisiaj o 20:00 na Straszakach Kubaki. To jest nowa seria streamów w piątki, na której ogrywam gry straszne, nie straszne w sensie paździerze, tylko horrory. I dzisiaj będzie Little Hope. To dziwnie będzie wyglądało po tym, jak ten odcinek już będzie wyświetlał się enty raz po iluś miesiącach, ale mam nadzieję, że ta seria przeżyje tyle czasu. Dzięki wielkie za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia na kanale już wkrótce. Servus!